Hej, dziś rozmawiamy z Michałem, który jest buddystą. Witaj, Michale. Witam, witam wszystkich. I porozmawiamy sobie dzisiaj całkiem sporo na temat tego właśnie, czym jest buddyzm, dlaczego Michał jest buddystą i być może zderzymy też niektóre perspektywy na niektóre tematy. Ja na samym początku jeszcze być może rozwieję wszelkie wątpliwości, jeżeli komuś się wydaje, jeżeli ktoś chciałby zapytać, dlaczego moja twarz tak dziwnie wygląda, to dlatego, że jeszcze schodzi mi znieczulenie od dentysty, więc proszę się tym nie przejmować i nie rozpraszać się tym i będziemy przechodzić już do bieżących tematów. A zatem, Michale, ja chciałbym zacząć od w ogóle powitania cię tutaj na naszym kanale. Bardzo, bardzo się cieszę, że mamy okazję zderzyć różne perspektywy na tak fundamentalne rzeczy, jakich dotykają właśnie idee takie jak buddyzm czy chrześcijaństwo. I chciałbym zacząć od takiego pytania, dlaczego jesteś buddystą w ogóle? Ja słowem wstępu chciałem powiedzieć przede wszystkim, że jestem wielkim fanem moich kanałów. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę z tej możliwości rozmowy z tobą, ponieważ też wiele twoich podcastów jakby już przesłuchałem i wiem, że jesteś bardzo w debacie publicznej, jeśli chodzi o rozmowy ateizm a wiara na przykład, to ty jesteś bardzo reprezentatywny, jeśli chodzi o reprezentację wierzący. Miło mi, że tak powiem. Chciałem to bardzo powiedzieć. Natomiast przechodząc już do mnie i do moich powodów bycia buddystą. Boże, przepraszam, może inaczej, bo sobie tak właśnie zadałem sprawę, że troszkę źle to pytanie zadałem, to znaczy jak najbardziej zapraszam również do opowiedzenia, jak to się stało, że jesteś buddystą, natomiast pozwól, że odrobinkę to rozwinę, może inaczej, dlaczego warto być buddystą twoim zdaniem, o to chciałem też dopytać, okay. Także tak, tylko taka dygresja. Jasne. Więc ja jestem buddystą, dlatego, że się urodziłem w rodzinie buddystów, można by powiedzieć. To znaczy moi rodzice byli buddystami, kiedy się urodziłem. Szczególnie moja mama, która jest bardzo aktywna we wspólnocie, w której oboje jesteśmy i pobieramy nauki dzięki nauki mistrzów, którzy tworzą tę wspólnotę, którzy położyli fundamenty dla tej wspólnoty. Więc głównie dlatego jestem buddystą. To jest jasne, to nie jest nic dziwnego oczywiście, że przesiąkamy tym, co dają nam nasi rodzice i nie ma w tym nic niewłaściwego, a nie odrobinę, więc tutaj nie ma najmniejszego... Jeszcze raz? Oczywiście, nie twierdzę, że tak jest. Natomiast buddystą pozostałem głównie dlatego, że skrótowo mówiąc jest po prostu funkcjonalne te przekonania, ten pogląd. Po prostu dobrze mi służy w higienie umysłu, higienie myśli, higienie filozofii. Czy dobrze rozumiem, jako taki sposób patrzenia na świat, coś takiego, tak? Tak, bo też to ci napisałem w mailu. Chciałem deklarować przede wszystkim, co to tak naprawdę jest buddyzm. Ponieważ buddyzm na takim najbardziej prymitywnym poziomie rozumienia, co znaczy najbardziej prymitywnym. Osoby, które najmniej wiedzą o buddyzmie, powiedzą, że to jest religia, że to jest jedna z największych religii. Ludzie, którzy coś tam już o tym buddyzmie wiedzą, powiedzą, że to wcale nie jest religia, tylko to jest filozofia, to jest system filozoficzny. Natomiast ja jakby przemyślałem sobie właśnie argumenty obu tych stron
może nie stron, ale... obu tych perspektyw. Obu tych perspektyw, o właśnie, dziękuję ci bardzo. I buddyzm tak jest w sumie wszystkim po trochu. W sensie zarówno religią i filozofią, ponieważ no, to prawda, że na przykład no, ma niby więcej cech wspólnych z systemami filozoficznymi i no, nie ma nie ma cech jakby charakterystycznych dla religii z jednej strony, z drugiej są świątynie na przykład, no nie? Znaczy, ja tutaj, jeżeli mógłbym właśnie wtrącić taką małą rzecz, ponieważ wiem, że istnieje taki, że tak powiem, konflikt perspektyw na temat tego, czy buddyzm jest religią, natomiast ja osobiście, ja bym jednak powiedział, na tyle, na ile wiem, oczywiście tak jak mówiłem, nie jestem żadnym ekspertem od tego, ale ja bym się kłócił, że buddyzm jak najbardziej jest religią, bo to oczywiście się rozbija o to, jak definiujemy religię, ale ma on wszystkie elementy religii poza naciskiem na transcendentnego Boga, tak naprawdę. Poza uznawaniem, poza potrzebą uznawania transcendentnego Boga. Natomiast nie widzę, w jaki sposób miałby być to problem w uznaniu tego za religię. Po pierwsze, już pomijam nawet fakty takie, że wiele starożytnych religii przecież też nie uznawało transcendentnych bogów, a nikt nie twierdzi, że nie były religiami. Natomiast buddyzm być może nie uznaje transcendencji ogólnie, natomiast wprowadza bardzo sporo, wprowadza dość powszechnie no, istoty duchowe, prawda, innego rodzaju i tak dalej. Więc być może nie nazwalibyśmy tego Bogiem w takim chrześcijańskim znaczeniu, ale różnego rodzaju istoty duchowe i tak jak powiedziałeś, są świątynie, są obrzędy, są rytuały, są tradycje i tak dalej, więc to wszystko jest poza tą transcendencją, więc moim zdaniem właściwym określeniem na to byłaby religia nieteistyczna po prostu. Natomiast absolutnie w sensie po prostu nie zgodziłbym się z tą perspektywą, która by chciała wsadzić go do innej kategorii niż reszta popularnych religii na świecie. To jest, w sensie, warto podkreślić, że to jest religia nieteistyczna, natomiast nadal bym się kłócił, że to jest nadal religia po prostu. Widzisz, tutaj nie do końca się zgodzę, ponieważ w buddyzmie chociaż jakby są różne założenia, na przykład reinkarnacja i tak dalej, które no są elementami, w które trzeba po prostu wierzyć, no nie? To znaczy trzeba. Właśnie zmierzam do tego, że nie trzeba, no nie? Żeby być buddystą, nie trzeba wierzyć w reinkarnację, nie trzeba wierzyć w życie po śmierci. I buddyzm się skupia po prostu na wyzwoleniu z przywiązania, tak? No mówiąc. Właśnie, ale trzeba wierzyć w, ja prawdopodobnie kaleczę nazewnictwo, ale trzeba wierzyć w tą drogę do oświecenia, do nirwany, prawda? W sensie to istnieje pewien zestaw, w sensie no tak, oczywiście, no. Że istnieje pewna dowolność, jak w każdej religii, a tym bardziej jak w każdej religii niescentralizowanej, prawda? Bo na przykład katolicyzm ma papieża, który tam dystrybuuje dogmaty i tak dalej, ale masa innych religii przecież nie jest scentralizowanych i masa różnych szkół pozostawia różną dowolność, więc podobnie to nie jest aż takie potwornie rzadkie, mi się wydaje. Natomiast wracając właśnie do tego, co teraz powiedziałeś, jest przecież chyba oś pewnych po prostu poglądów koniecznych, żeby nazywać się buddystą. I też chciałem właśnie przejść do tego, że jakbyś scharakteryzował te poglądy, mam na myśli ten rdzeń, w sensie ten rdzeń buddyzmu, w sensie co to jest buddyzm od strony ideologicznej, od strony ideowej właśnie. Okej. Tutaj bardzo się cieszę, że to poruszyłeś. Zgrabne przejście do tych moich najważniejszych źródeł. Jak wiemy, to znaczy w powszechnej wiedzy, w powszechnym rozumieniu buddyzmu, no najbardziej popularne są te zasady, tak zwane cztery szlachetne prawdy. Pewnie słyszałeś. Czyli prawda o cierpieniu, czyli o tym, że istnieje cierpienie. Nie trzeba nikogo przekonywać. Tak. No, to też tak sądzę.
Chociaż no Buddę na początku, Siddhartę. Siddhartha musiał być przekonany, bo wiesz, nie wiem, czy znasz... historię tak... Mniej więcej tak, mniej więcej tak. W sensie... No chodzi o to, że wychowywał się jakby... Jego ojciec dbał o to, żeby po prostu żadne cierpienie go nie dotknęło i nigdy... W sensie był doskonałym przypadkiem wychowania bezstresowego i tego, jak to się źle może skończyć, kontakt ze światem. Znaczy źle, no w sensie, że kontakt ze światem jest... Widzisz, historia Buddy jest doskonałym przykładem tego, że jak się wychowuje dziecko bezstresowo, to kiedy ono się w końcu zetknie z prawdziwym światem, to może przeżyć traumę. Więc o. Jemu wyszło na dobrze, na zdrowie, ale nie wszystkim tak wychodzi. Tak, tak. Dobra nauczka, dobry morał wyciągnąłeś, ale dobra, wracając do czterech szlachetnych prawd. Druga z tych prawd to prawda o tym, że cierpienie jest nieuniknione. Cierpienie jest wszechobecne i w życiu każdego, biednego, bogatego, zdrowego, chorego, starego, młodego. Nie jest ono jakby uwarunkowane zewnętrznymi czynnikami. Znaczy chyba, może popraw mnie, jeśli się mylę, ale to nie tyle, że nie jest ono uwarunkowane z zewnętrznymi czynnikami, co nie da się od niego uwolnić tymi zewnętrznymi czynnikami na zasadzie. Tak, w sensie, że choćbyś, nie wiem, jakiś był bogaty, wspaniały, cudowny, oderwany od rzeczywistości, to i tak będziesz cierpiał. Tak, o to mi chodziło. Jakby, to znaczy, i tak będziesz cierpiał. W pewien sposób. Tutaj, mówiąc dokładniej, chodzi tutaj o to, że dalej jesteś wrażliwy na dalej jesteś wrażliwy po prostu na czynniki, które mogą ci sprawić cierpienie. Mhm. Jeśli się zbyt pokrętnie nie wyraziłem teraz, mam nadzieję. Trzecia prawda. Trzecia prawda głosi o wyzwoleniu z tego cierpienia, że cierpienie po prostu może zostać przerwane. No i czwarta prawda głosi o poprawnej ścieżce, o poprawnym poglądzie, który prowadzi do wyzwolenia z cierpienia. Więc to są jakby takie, no wiesz... Takie aksjomaty, trzeba to wyznawać, żeby się nazywać buddystą, tak? Na tej zasadzie byś powiedział? No nie wystarczy, okay. Może. W sensie, może to jest warunek konieczny, ale niewystarczający. Ja uważam, że z tymi czterema prawdami generalnie większość ludzi się zgadza. No, niekoniecznie. Ja bym polemizował z niektórymi z nich, więc do tego za sekundkę przejdziemy. Okay. Do tego za sekundkę przejdziemy. Weź też na podprawkę jakby to, że być może źle to przetłumaczyłem. Bardzo możliwe, znaczy w sensie ja bardzo możliwe, że ja też coś źle rozumiem, bo tak jak mówię, żaden ze mnie ekspert na ten temat. Natomiast zanim przejdziemy do tej mojej, że tak powiem, pytań do tego, to jeszcze, co w takim razie jeszcze, poza tymi czterema prawdami, należałoby wsadzić do takiego rdzenia buddyzmu, żeby... Bo a propos reinkarnacji i tak dalej, no to w sensie, no wiem, że na przykład buddyzm zen, czy te wschodnie najbardziej wersje buddyzmu, nie wierzą w taką dosłowną reinkarnację, w sensie w takie życie po życiu i tak dalej, w sensie tak jak niektórzy na przykład w Indiach, tylko że to jest, że ta reinkarnacja, nie pamiętam, ponownie kaleczę nazewnictwo, ale że to jest metaforyczny opis tego różnych stadiów życia człowieka i że on przechodzi przez różne stadia cierpienia i odrodzenia i tak dalej, i tak dalej. I że to nie jest dosłowne odrodzenie się w nowym ciele, tylko że to jest opis właśnie taki narracyjny tego, co człowiek przeżywa w swoim życiu, więc też są różne perspektywy na to, a propos tej reinkarnacji. No ale wracając, to co jeszcze w takim razie jest takim kluczowym? Chciałem tutaj tylko sprostować, że ja jestem z buddyzmu tybetańskiego. W buddyzmie tybetańskim siedzę i on jest tutaj najpopularniejszy na naszej szerokości geograficznej. Takie cztery pieczęci to się nazywa, to czym teraz chcę powiedzieć. I to są, jak to określił jeden z mistrzów buddyjskich, który napisał książkę, którą też chciałem polecić
jak nie być buddystą. Bardzo, bardzo przystępnie wyjaśniająco, jak być buddystą, co określa buddystów. I poruszył właśnie kwestię tych czterech pieczęci. Więc tak, pierwsza z nich brzmi: wszystko, co wszystkie zjawiska złożone są nietrwałe. Zjawiska złożone oznacza no tak naprawdę wszystko. Wszystkie rzeczy materialne i w sumie też niematerialne, związki między ludźmi i tak dalej. Druga z pieczęci brzmi: wszystko, co wszystkie emocjonalne napięcia są cierpieniem. Tutaj to też mi ciężko jakby dosłownie przetłumaczyć na język polski. Mm-hmm. Po angielsku to jest all that is tainted is suffering. To jest byłoby bardziej dosłownie wszystko to, co jest skażone, czy tam dotknięte czymś, to jest cierpieniem. Natomiast w kontekście buddyjskim, czy to nie jest, że wszystkie przywiązania są naznaczone cierpieniem? Coś takiego? Może coś? Bo, raczej jako no, pytanie. To... No tak, tak. To też myślę, że może może funkcjonować jako jedno z tłumaczeń. Widziałem kiedyś tłumaczenie: wszystko, co skażone namiętnością jest. Tylko, że to taki, wiesz, no trochę... Rozumiem, to jest nieprecyzyjne, powiedzmy, że to jest... Przeromantyzowane. Ale myślę, że jest to... Mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Tak. O co chodzi. Trzecia pieczęć. Wszystkie zjawiska są puste i pozbawione samoistnienia. Chodzi tutaj o to, że wszystko, co widzimy i automatycznie nazywamy, na przykład widzę kubek i jakby to, że to jest kubek, to po prostu się szereg okoliczności złożyło na różne atomy, które kształtowały materię w tym akurat miejscu, tak, że mogę ją nazwać kubkiem, z tym, że na co dzień o tym nie myślę, ale ta materia się potem przekształci w co innego, kiedy kubek się rozbije, czy no po prostu zostanie... Z tego co ja rozumiem, bo też coś o tym czytałem, też starałem się przeczytać coś wcześniej, to o ile dobrze to rozumiem, że nic nie istnieje samo z siebie, że wszystko istnieje tylko w danych okolicznościach i w danych warunkach, a nie ma czegoś, nie ma rzeczy, które by istniały obiektywnie tak naprawdę. I do tego się zalicza też człowiek, prawda? W sensie ja, to co my byśmy nazwali duszą, powiedzmy, że też nie istnieje samo istnieje, tylko istnieje, istnieje tylko i wyłącznie w kontekście tego, na przykład, że jesteśmy tutaj, ale poza tym kontekstem go nie ma. Mhm, to jest tak. To jest taki pewnego rodzaju, powiedziałbym, duży subiektywizm w tej filozofii. No tak, zaraz możemy... Przejdziemy zaraz do rozwijania. Czwarta z tych pieczęci brzmi: nirwana jest pozakoncepcyjna. Mhm. Nirwana jest pokojem, nirwana no... teraz się po prostu staram się sobie przypomnieć, jak to nazwał ten mistrz w tej książce, o której ci mówiłem. Ja mogę zadać pytanie do tego, co właśnie powiedziałeś. Tak. Znaczy, jeśli nirwana jest koncepcyjna, to co dokładnie masz na myśli? Poza koncepcyjna. A co ja powiedziałem? Poza koncepcyjna. Jeśli jest, znaczy w sensie, że wymyka się naszym koncepcjom, tak? W sensie, że nie jesteśmy sobie w stanie jej skonceptualizować. Dobrze rozumiem?
nie jest... chodzi bardziej o to, że nie jesteśmy... Jesteśmy w stanie powiedzieć, czym ona nie jest. Okej, okay, jasne. Dobra, ale to, na jakiej zasadzie w takim razie mówisz, że ona jest pokojem? Co to dokładnie oznacza? Nirwana... wyzwolenie, czyli nirwana, polega na jakby niewrażliwości, na... Ja rozumiem. Ja myślę, że dojdziemy do tego w sensie, co to stan dokładnie opisuje, ponieważ też myślę, że większość ludzi mniej więcej jakieś tam pojęcie ma. Tylko ja mam pytanie takie, ponieważ w sensie jak opisywanie jej nazwami takimi jak pokój, prawda, i tak dalej, jak to się ma do stwierdzenia, że ona jest pozakoncepcyjna? W sensie podam ci przykład, no bo w chrześcijaństwie... To znaczy to było przejęzyczenie tak naprawdę, bo widziałem tutaj w angielskiej wersji po prostu te cztery pierwsze. Natomiast znając je z polskich tłumaczeń, powiedziałem, nirwana jest pozakoncepcyjna, bo tak ona, bo tak jest polskie tłumaczenie. Jedno z tłumaczeń, jak znam życie. Natomiast no po prostu patrzyłem jakby po angielsku, jak jest po angielsku na stronie, na którą patrzę, jest Nirvana is peace. Aha, okej, okay, no dobra, tylko, no dobra, to w sensie, chodzi mi o to w ten sposób, że bo też chcę się dowiedzieć, bo się nie znam po prostu na tym, bo w chrześcijaństwie dla przykładu, prawda, no też w pewnym sensie można powiedzieć, że Bóg jest pozakoncepcyjny, na tej zasadzie, że jest transcendentny, że wykracza poza nasze granice poznania i w momencie, kiedy my mówimy na przykład, że Bóg jest miłością, czy Bóg jest dobrem, czy sprawiedliwością i tak dalej, to są tylko nasze próby przybliżania tego, jaki on jest. To znaczy, to nie jest opis jego natury w dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko to są nasze nieudolne próby poznania czegoś, czego nie da się poznać. Między innymi dlatego da się o nim mówić praktycznie i wyłącznie praktycznie tylko w metaforach, ponieważ on zasady... Czy to jest coś analogicznego, w sensie w przypadku tej nirwany, że mówiąc, że nirwana jest pokojem, że to jest pewnego rodzaju próba nazwania czegoś, czego nie możemy nazwać, czy może jest to coś innego? Nirwana to naturalny, prawdziwa natura umysłu, tak mówi o nirwanie. Czyli jakby w buddyzmie się zakłada, że to nie jest tak, że my jesteśmy, nasze umysły są na jakimś tam naturalne i żeby osiągnąć nirwanę, musimy wskoczyć na nadnaturalny poziom jakiś nasz. Nie. Założenie jest takie, że jakby nasza natura, prawdziwa natura umysłu jest jakby w pokoju już, w nirwanie, no nie? I to jest, chodzi raczej o to, żeby się pozbyć tych rzeczy, które mamy tutaj, prawda, i powrócić do tej naturalnego stanu, niż żeby coś osiągnąć. Tak. Okej, okay, w sensie tutaj, no okej, okay, w sensie tu jest nawet, myślę, że pole do pewnego porozumienia, że tak powiem, na warstwie ideowej. Natomiast chciałbym jeszcze, zanim do tych rzeczy przejdziemy, chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tych czterech prawd i ewentualnego omówienia tego. To znaczy... z tą drugą prawdą, to, że nie da się uciec od cierpienia, prawda, że każdy w jakiś sposób cierpi, wydaje mi się, że to jest, no w sensie, że to nie jest jakoś szczególnie drastyczny, radykalny wniosek, prawda, że nawet jeżeli ktoś powiedzmy nie, ma wszystko... Przepraszam, prawda? Źle chyba powiedziałem, że właśnie albo w złym kontekście to powiedziałem, cierpienie właśnie da się uniknąć. Tak, w sensie tak, ale to w trzeciej prawdzie, w sensie, że da się uniknąć tego cierpienia poprzez porzucenie wszystkiego, co tutejsze, natomiast, że nieważne od tego, w jakich był, znaczy poprawiaj mnie, jeśli się mylę. Natomiast w sensie ta druga prawda sprowadza się do tego, że nieważne od tego, kim jesteś, i tak prawdopodobnie cierpisz, dopóki się nie uwolnisz od tego. Tak. Tu jest taki problem, ponieważ znaczy, spotkałem się z takimi interpretacjami, że
z tej drugiej prawdy wynika to, że jeżeli jesteś, no nie wiem, bogaczem, któremu nic nie brakuje i który po prostu, i może wiesz, i cierpi na przykład ten bogacz na kryzys egzystencjalny, albo na to, że nie może się odnaleźć w tym swoim bogactwie, prawda, że to jest pewnego rodzaju pustka w jego życiu z tego wynika, prawda, i to jest pewnego rodzaju cierpienie. A z drugiej strony mamy gościa, który dosłownie umiera z głodu w rowie, prawda, w jakimś rynsztoku przy ulicy, to że te dwa cierpienia są w zasadzie porównywalne. Spotkałem się z takimi interpretacjami tej drugiej zasady, że tak właściwie wszyscy cierpią, być może na różne sposoby, ale u każdego jest to pewne zasadniczo to samo. I z tym wielu ludzi, i ja myślę, że osobiście ja też, miałoby pewien problem, w sensie powiedziałbym, że oczywiście nie da się uniknąć cierpienia, w sensie na takim w codziennym życiu, natomiast wydaje mi się, że jest bardzo silna gradacja tego cierpienia i jest bardzo duża różnica, czy ktoś cierpi, bo nie wiem, z nudów, czy ktoś cierpi, bo umiera z głodu, prawda? W sensie wydaje mi się, że istnieje bardzo, w sensie ponownie, nie mówię ci, że ty tak myślisz, coś takiego, tylko zaznaczam, że spotkałem się z taką buddyjską interpretacją tego po prostu i jestem ciekaw, jak to skomentujesz po prostu. Więc tak, ja powiedziałbym, że po prostu zarówno ten bogacz, jak i ten biedak jakby znajdują się jakby w tym samym stanie, jakby w samsarze się obaj. Samsara dla widzów wyjaśnię, nie wiem, ty chyba... Sprawiłeś przed chwilą wrażenie, że znasz ten... Kojarzę termin. No to jest ten etap, że tak powiem, ten etap, to jest ten etap przed uwolnieniem się tak naprawdę, tak? W sensie ten etap drogi, że tak powiem, na... To jest jakby ciąg narodzin i śmierci. Najprościej rzecz ujmując. Przed oświeceniem po prostu. Przed oświeceniem, tak. Jakby odradzanie się w... nieświadomości i znajdowanie się pod jakby ostrzałem cierpienia. Więc obie te istoty i biedak cierpiący w zdrowie i bogacz, który jakby w przepychu po prostu nie potrafi się odnaleźć. Obaj są jakby pod samsarą i to jakby z perspektywy... Są w tej samej kategorii po prostu. Tak, jakby z perspektywy umysłu wyzwolonego to nie ma takiej różnicy, no nie? Dłużej. Okay. I właśnie to jest też... Bogacza też może spotkać nagle choroba, no nie? Bogacz też może wszystko stracić. I też może jakby znaleźć się w takim samym stanie jak ten biedak, no nie? Więc rzecz się sprowadza do tego, że jakby wyzwolony umysł nie jakby ból, którego by doświadczył przez śmierć, przez chorobę, przyjąłby z takim jakby spokojem, który takim samym jak to, że nie wiem, nie, ma problem z odnalezieniem się w... Jasne, ja rozumiem. Ja rozumiem to tak, jak mówiliśmy, że to jest pewnego rodzaju ta sama kategoria po prostu. I tak, i tu jest takie też coś, co z czym ja mam pewien problem, o ile dobrze rozumiem to wszystko. Znaczy pomijam już takie fakty, takie rzeczy, że dobra, w to może nawet nie będziemy wchodzić, ale tak, bo celem, prawda, buddysty jest osiągnięcie oświecenia, znaczy nirwany. Wyzbycie się wszystkich pragnień zasadniczo, wszystkich przywiązań do tego świata i ale też pragnień, ponieważ pragnienia są źródłem cierpienia, o ile dobrze kojarzę według Buddy, prawda? To wiesz, bo no tutaj dochodzi jakby kwestia co zresztą jest w każdej religii, jak sądzę, jak też z twoich materiałów wnioskuję, z twojej rozmowy zarówno z muzułmaninem, jak i twoich podcastów na temat właśnie przypowieści biblijnych, problem z tłumaczeniem.
No okay, nie? Czyli to jest źle to rozumiem z tym pragnieniem? Chodzi o to, że cierpienie, tak, to mi powiedział jakby kumpel, który studiował buddologię. Cierpienie w sanskrycie to jest słowo, które określa taki niedosyt cały czas. Taki właśnie cierpienie wynikające z takiego niezaspokojenia. Niezaspokojenia właśnie. Więc pragnienie, jeżeli na przykład Budda czy mistrz pragnie wyzwolić wszystkie istoty, to nie? Z cierpienia, to jest inne pragnienie. To nie jest ta sama kategoria. To znaczy, kiedy powiedziałeś o tym, że cierpienie powoduje pragnienie, nie chodziło o to pragnienie. Okay, to bardzo dobrze, bo ja właśnie o to zamierzałem zapytać, bo tego nie rozumiałem. Przecież, okay, czyli to są dwa rodzaje, czyli ten, okej, okay, rozumiem, to są dwa rodzaje po prostu cierpienia. Okej, okay, ale... Bo właściwie z tym niedosytem, z tym powiedzmy... Pragnienie wyzwolenia wszystkich istot. No to jest innego rodzaju pragnienie niż pragnienie powodujące cierpienie. Tego nie zaliczamy do cierpienia. Okej, okay, dobra, rozumiem. Ale... Okej, bo tak, jeżeli mówimy o to nienasycenie, że tak powiem, o tym, że mamy pewien cały czas pewien niedosyt, to jest, ja powiedziałbym, nawet pewien jak najbardziej element wspólny, ponieważ w chrześcijaństwie jest dokładnie ta sama teza, że ten świat, taki jaki jest, nie jest w stanie zaspokoić nas. To znaczy, no, święty Augustyn by powiedział, że jesteśmy niespokojni, dopóki nie spoczniemy w Panu i tak dalej. Tylko, że my to umiejscowiamy oczywiście zupełnie gdzie indziej, ponieważ jest to coś transcendentnego, co jest poza tym światem, a nie tyle w nas, prawda? Ponieważ buddyzm raczej mówi o cofnięciu się i do porzucenia przywiązania do tego świata, prawda? I do wszystkich rzeczy, które z niego wynikają. I o ile dobrze rozumiem, i to ma prowadzić do tego stanu oświecenia. I tutaj podobnie jest rzecz, która... Cofnięcie się? Cofnięcie się, mam na myśli cofnięcie się w sensie, okej, to może złe słowo, mam na myśli, no to wyzwolenie się od doczesności, tak? Od tego, co nas otacza, od świata, od tego wszystkiego, co nam się nagromadziło. To tak jak mówisz, cofnięcie się do tej naszej pierwotnej wersji, to znaczy do tego naszego naturalnego stanu, jak to sam ująłeś, tak? Podstawowego może bardziej jest lepszym słowem tutaj. No tak, jakby rozpoznanie tego stanu. Okay. Czekaj, bo... Tutaj chciałem użyć jakiejś metafory, jakiegoś porównania. No generalnie na przykład taki scenariusz. Gram sobie, nie wiem, w Heroesy, nie? Chcę przejść całą kampanię. Mhm. To wiesz, jakby w pragnieniu takim, że chcę ją ukończyć, nie ma nic złego, dopóki nie jestem przywiązany do rezultatu, no nie? Mhm. Czyli nie powiem sobie, będę nieszczęśliwy, jeżeli nie przejdę kampanii w Heroes. No dobra, ale czy właśnie pragnienie przejścia tej kampanii nie wiąże się z tym, że będziesz nieszczęśliwy, jeżeli ci się to nie uda? No właśnie, jeżeli mówimy o umyśle wyzwolonym, który nie jest przywiązany do rezultatu. W sensie on może coś robić, ale po prostu nie jest wtedy przywiązany do tego. W sensie ja rozumiem, tak, że może to robić, ale nie mieć pragnienia końca tego. Okej, okay, tylko że właśnie, i tu jest ponownie rzecz, którą ponownie być może czegoś tutaj nie rozumiem, ale porzucając rzeczy tego świata, że tak powiem, prawda, porzucając te pragnienia i tak dalej, tak. Bo to jest właściwy kierunek według buddyzmu, prawda? To jest właściwy kierunek, którym należałoby podążać Porzucenie? To znaczy tak... No, ogólnie w sensie odrywanie się od przywiązania. Leworęczny powie, że w sensie są z mojego doświadczenia, z mojej wiedzy, to nie jest może dokładnie opisany dokładnie opisany
jakby to powiedzieć, to nie jest tak, że mistrz jakiś powiedział, że są dwa sposoby, tylko ja z obserwacji różnych religii, a także jakby buddyzmu najbardziej oczywiście, wnioskuję, że są dwa sposoby jakby na osiągnięcie jakby takiego wyzwolenia, albo poprzez wyrzeczenie, no nie, można by powiedzieć droga mnichów, albo jakby działanie świadome, bez przywiązania, to wiesz, jakby to... Znaczy, ja rozumiem, o ile dobrze rozumiem, w obu przypadkach sprowadza się to tak naprawdę do pozbycia się przywiązania do tego. Pozbycia się przywiązania i takiego przeświadczenia też, że to jest ważne. Że to jest jakby nadrzędne, no, okay. Że jakby stąd cały czas jakby musi być świadomość działania, świadomość jakby nie... Nie angażowania się w to, że tak powiem. Nie trwałości zjawisk. Okej, okay. Tak, że to jest wszystko tymczasowe, że to jest wszystko ostatecznie subiektywne, powiedzmy nawet, tak? Tak. Dobra, i właśnie, i tutaj jest, tutaj jest mój problem. Myślę, że tak. Dobra, i tu jest pewien problem, i coś o dwa problemy widzę w tym po prostu, w tej koncepcji, do drugiego odejdziemy za chwilę, ale pierwszy jest taki dość pragmatyczny, ponieważ jeżeli, no i to jest coś, co buddyzm promuje, prawda, stopniowe, że tak powiem, uwalnianie się od tego, prawda? No bo tak, w momencie, kiedy uwalniamy się od tych przywiązań i od tego, od uważania niektórych rzeczy za nadrzędne, prawda, no to uwalniamy się również od rzeczy takich jak na przykład troska o drugiego człowieka, prawda? W sensie, to jest też na liście rzeczy, od których należy się uwolnić. I na przykład, nie wiem, pomaganie ludziom, którzy są w gorszej sytuacji niż my. Ja nie mówię, że buddyści mówią, żeby tego nie robić, bo nie o to mi chodzi, tylko że... ostatecznie, ostatecznym celem, o ile dobrze rozumiem, popraw mnie, jeśli się mylę, ale ostatecznym celem jest porzucenie zaangażowania we wszystko, co jest w tym świecie, zarówno rzeczy takie jak, nie wiem, żądze, pragnienia, rzeczy, które są, być może mogłyby nas skrzywdzić i tak dalej, ale również pragnienia rzeczy takich jak, no mówię, pragnienie niesienia pomocy ludziom, którzy potrzebują, które tej pomocy potrzebują, pragnienia, nie wiem, wypełnienia miłością życia drugiej osoby, pragnienia stworzenia świata lepszym i tak dalej. Przecież, czy to nie są również rzeczy, które zasadniczo ostatecznie, przechodząc do tego stanu ostatecznego, należałoby porzucić w tej perspektywie? W tej perspektywie to wygląda tak. Jeżeli jakby pomaganie tym osobom, no nie, to znaczy tak, na swoim przykładzie najlepiej to opiszę. Jeżeli ja chcę pomóc. W sensie widzę jakąś cierpiącą osobę czy co jest. To oczywiście, że jakby współczucie, bo też jakby bardzo, bardzo ważne jest mówienie o, to znaczy w buddyzmie nauczyciele bardzo, bardzo podkreślają wagę współczucia, no nie? Że no właśnie no koncepcja karmy, no choćby, no nie? Która też jest bardzo obecna i bardzo ważna dla buddystów. Polega no jakby on, z niej wynika to, że jak traktujesz innych, no nie? Tak jakby to dostajesz w zamian, no nie? Jeżeli... No więc... tak, ale celem ostatecznym jest wyrwanie się z tego przecież, prawda? To znaczy ze współczucia nie. Jakby współczucie jest... Czyli współczucie przeniesiemy do nirwany? Z tybetańskiego chyba. No tak, tak. Jakby... Takie jest założenie. Ale to, że... tego, to tutaj czegoś zaczynam przestać rozumieć. Jeżeli nirwana jest rozpłynięciem się, prawda, utratą w ogóle indywidualności przecież, prawda, jest nirwana i odcięciem się od tego, co jest
w tym świecie, to w jaki sposób przenosimy do niej współczucie? Możesz jeszcze raz? Jeżeli nirwana jest rozpłynięciem się zasadniczo, prawda, i utratą indywidualnego ja, prawda? Nie, powiedziałbym tak. Okej, być może, ponownie, bardzo możliwe, że coś jest nie tak. Okay, to znaczy, ale, to wiesz, to... Ale jeżeli ona jest ostatecznie odcięciem się od pragnień i przywiązania, to nie do końca ja rozumiem, jak to się można pogodzić z tym, materialnego, że... materialnych pragnień, materialnego przywiązania. Okej, okay, ale no to... osoba przecież też jest obiektem niestałym w buddyzmie, prawda? Osoba tak, ale natomiast umysł jest wieczny. I jakby... No ale współczując... Umysł, w sensie jako osoba inna. Okay. Osoba, no jakby przekładając na nomenklaturę bardziej europejską, powiedziałbym, że dusza jest wieczna. Okej, okay, ale materii, ale sprawy doczesne tej osoby są chwilowe, płynne i z tego co rozumiem, to ostatecznie należałoby się też chyba odciąć od troski o te potrzeby doczesne, prawda? To znaczy, bo ponownie poprawiaj mnie, jeżeli się mylę, bo ja się na tym nie znam. Ale poczekaj, tak to rozumiem. Procesuję po prostu okay. Twoje słowa. Ja to oczywiście kontrastuję cały czas ze swoją perspektywą. Rozumiem jakby twoją perspektywę i rozumiem, o co ci chodzi i kombinuję. Teraz brzmi jak... dobrze, trzeba sobie to procesować, bo bardziej sprecyzuję, o co mi chodzi, bo tu jest na przykład duży kontrast, który widzę między chrześcijaństwem a buddyzmem, bo w chrześcijaństwie jest silny nacisk na to, żeby troszczyć się również o potrzeby doczesne ludzi, którzy są w gorszej sytuacji, ludzi, którzy mają mniej niż my, ludzi, którym możemy pomóc, ponieważ możemy w ten sposób uczynić ich życie lepszym i to jest dobre po prostu, i ta część doczesna jest też ważna. W sensie ja wiem, że są niektóre, powiedzmy tam, sekty chrześcijańskie były poprzez historię, które próbowały całkowicie zanegować to życie doczesne i tak dalej, ale to nie jest właściwe podejście, prawda? W sensie w chrześcijaństwie jest duży nacisk na troskę również o innych, o to, w jakich warunkach żyją inni ludzie docześnie i że to jest po prostu dobre samo w sobie. A z tego, co rozumiem w buddyzmie, to buddyzm oczywiście nie neguje pomagania innym ludziom, prawda? Ale o ile dobrze rozumiem, to pomaganie i to troszczenie się o aspekt doczesny innych ludzi, o ile rozumiem, traktuje jako coś, co ostatecznie należałoby porzucić, ponieważ to też jest manifestacja tego czegoś, co jest płynne, tych relacji rzeczy, które są płynne i niestałe i ostatecznie nie takie i ostatecznie po prostu nieważne. Okej, to tak, powiem ci tak. Widzę na przykład kogoś właśnie w cierpieniu, no nie? Wiesz, tak jak wcześniej mówiłem, sama samsara jest cierpieniem, no nie? Według buddyjskich tez. Perspektywy buddyjskie, tak. Nie? Więc tak. Więc bo też musisz to wiedzieć, że są różne szkoły buddyzmu, no nie? Oczywiście. Żadna z tych szkół nie traktuje innej jako lepszą albo gorszą. Po prostu czasami niektóre są dłuższe i bardziej żmudne, inne... Czy ty nie traktujesz swojej szkoły buddyzmu jako lepszej od innych szkół buddyzmu? Traktuję ją jako najlepszą dla mnie i taką, którą ja najlepiej rozumiem. Okej. Okay. Wiesz... Ale nie wykluczasz tego, że dla innych mogą być inne lepsze, tak? No tak, jeśli dobrze pamiętam, ty jesteś inżynierem, tak? No to wiesz, czy traktujesz gorzej, nie wiem, mechaniku? Czy uważasz, że mechanik... Wchodzisz na śliski grunt. Ja rozumiem tą perspektywę, tylko chciałem się też dopytać. Czyli rozumiem, że... Ale z tego wynika, że twoja szkoła buddyzmu jest nie dla wszystkich. No nie dla wszystkich. Okay. I to nie wynika tak, że... wiesz, że przy jakby wejściach na wykłady
stoi jakby... Nie, no ja rozumiem. Napakowany mnich, który selekcjonuje, ty wchodzisz, ty nie, ty tam, do gorszej szkoły czy coś. Nie, to jakby zależy od indywidualnej też... Jasne. Ja rozumiem, że to jest oczywiście, w sensie ja rozumiem, że to są różne perspektywy. Jakby dobrze wchodzą, czy gorzej wchodzą, więc... Szuka innych nauk, które im lepiej wejdą. Okej, wiesz, mam jeszcze takie jedno pytanie do tego, co właśnie a propos samsary, prawda, i tego, co mówiliśmy jeszcze raz o cierpieniu i pomaganiu ludziom, mm-hmm. współczuciu i tak dalej, ale jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co mówiliśmy na samym początku, może nie na samym początku, ale wcześniej, że tak jak powiedziałeś, że ludzie, którzy są zamknięci w samsarze, nieważne czy są bogaczami, którzy cierpią na na dostatek za zbytni i powiedzmy ludzie, którzy umierają z głodu, nadal są tak naprawdę w tej samej kategorii, prawda? I czy w takim razie z perspektywy buddyjskiej, która z tych osób zasługuje na większe współczucie i czy to ma jakiekolwiek szczególne znaczenie? Skoro obie są w tej samej kategorii... Obie zasługują na największe współczucie, jakby... Okej, okay, rozumiem, ale nie ma w takim razie hierarchii... Na współczucie się nie zasługuje. Jeszcze raz? Każda istota, która jest w samsarze, zasługuje na... wielkie... Współczucie. Poczekaj, bo ja myślę, że tutaj też muszę rozgraniczyć między takim... relatywnym współczuciem, a absolutnym współczuciem, no nie? Jestem świadom tego, że to brzmi dziwnie. Mam nadzieję, że się nie wygłupię i nie wyłożę jakoś w trakcie tłumaczenia. No ale ryzyk fizyk, jak to się mówi. Rodzic kocha swoje dziecko absolutnie, no nie? Jest sobie rodzic hipotetyczny i on kocha swoje dziecko absolutnie. Ma też drugie dziecko, które też kocha absolutnie. Ale dziecko drugie potrzebuje więcej na przykład uwagi, bo ma większe kłopoty, bo jest na przykład niepełnosprawny, nie? Jakby założenie jest takie, miłość dla jednego i drugiego jest porówno, no nie? Jeżeli dziecko numer jeden, czyli to, które się normalnie rozwija, pomyśli, że to drugie, że rodzic kocha bardziej to drugie, no to nie o to chodzi. Dobrze, ja rozumiem, ale bo teraz mówisz o miłości do tych dwóch osób. A jeśli chodzi o pomaganie innym osobom, to jest bardzo, bardzo ważne i jakby przykłada się też do tego uwagę. Okej, okay, tylko że ponownie, teraz mówiliśmy o miłości, wcześniej mówiliśmy o współczuciu, to nie są do końca te same rzeczy. Tak. Oczywiście, chciałem po prostu analogicznie. Okay, jakby. Dobra, to przejdźmy. Miłość rodzica do dzieci. Okej, dobra, że jest analogiczne do tego. Jest tak samo absolutna, jak współczucie do wszystkich osób. Dobra, to mówię, to zostawmy też już, tylko jedną jeszcze kwestią taką, o którą ja zwróciłem uwagę, bo to jest powiązane z tym, o czym mówimy tak naprawdę, z podejściem do drugiego człowieka w potrzebie, prawda? Z tego, co rozumiem, to buddyzm taką nadrzędną zasadą w relacji do drugiej osoby, z tego, co ponownie poprawię mnie, jeżeli coś nie tak mówię, jest to, żeby nie krzywdzić, prawda? Jest to ważny aspekt, żeby powstrzymać się od krzywdy, że to wynika między innymi z tego, co mówiłeś, prawda, i tak dalej. Ale to nie jest to samo, ponownie, bo ja mówię to też, żeby pokazać pewne różnice, prawda, i tak dalej, i co to dokładnie oznacza, to jest osobna kwestia, ale powiem, to nie jest dokładnie to samo, co na przykład w chrześcijaństwie, gdzie, bo
gdy mówimy o niekrzywdzeniu, to jest pewnego rodzaju realizacja złotej zasady, prawda? Nie rób drugiemu... Jeszcze raz, bo przerwało. Gdy mówimy o buddyjskim niekrzywdzeniu innych ludzi, czy nawet innych istot, to jest pewnego rodzaju realizacja złotej zasady, prawda? Nie rób drugiemu to, co tobie nie miło. Na wschodzie była ona dobrze znana i tak dalej. Natomiast to nie jest dokładnie to samo, co w chrześcijaństwie, ponieważ w chrześcijaństwie, w kazaniu na górze, prawda, w naukach Jezusa, jest to trochę rozwinięte, ponieważ Jezus nie tyle mówi nie krzywdź drugiej osoby, czy tam nie rób tej drugiej osobie to, co ty byś nie chciał, żeby tobie zrobione, ale rób jej to, co byś chciał, żeby tobie zrobiono. W sensie aktywnie bądź dobry dla tej osoby i to nawet jeżeli ta osoba jest dla ciebie zła, prawda? W sensie to nie jest... W sensie, że to jest inna perspektywa, że tu jest bardziej nacisk na nie krzywdź drugiego człowieka, a tutaj jest bardziej nacisk na to bądź dobry dla drugiego człowieka, nieważne jaki ten drugi człowiek jest. I to jest po prostu pewna różnica. A jeszcze jedną kwestią, do tego też co mówiliśmy o... To znaczy tutaj też, to myślę, że jest ważne, żebym ja to zaznaczył, że mistrzowie buddyjscy nie podają, przynajmniej ja kiedy słucham mistrzów buddyjskich, ostatnio co prawda dawno nie w wykładzie, ale jeżeli słucham mistrzów buddyjskich, to nie oczekuję, że oni mi powiedzą, co w danej sytuacji robić, co w danej sytuacji czynić. Nie mówię, broń Boże, że jakby nie dyskredytuję tutaj ani nauk Jezusa, ani nic z tych rzeczy. Po prostu raczej postawa, którą przyjmują mistrzowie buddyjscy, to jest rozwijanie wiedzy, dzięki której jakby ja mogę sam dojść do pewnych wniosków i się wyzwolić z cierpienia, z samsary, no nie? Okay. Więc jakby... To jest nacisk na coś innego po prostu. Tak, chciałem jeszcze wrócić do tego współczucia, bo to jest jakby taka rzecz, że... To jest gdzieś tam, tak sądzę, tak mi się wydaje, tak wynika z mojego zrozumienia nauk, że rozwój współczucia jest nawet ten termin, chyba on jest z sanskrytu, tak, ze sanskrytu jest, bodhicitta. Bodhicitta oznacza, to jest właśnie termin określający współczucie i jakby, żeby osiągnąć wyzwolenie, konieczne jest rozwinięcie tego współczucia do takich granic. Tutaj też warto o tym wspomnieć, że przed osiągnięciem stanu Buddy umysł, tutaj mi pokazuje, że kamera coś mi wariuje. Działa wszystko. Działa? Tak. Dobra, aha, to tylko u mnie. Dobra. Przed osiągnięciem stanu Buddy umysł osiąga stan bodhisattwy. Mówi się, że zgodnie z przekazem Siddhartha, czyli pierwszy historyczny Budda, który w Indiach, no nie, ten, co żył 2500 lat temu, przed osiągnięciem pełnego oświecenia, przed staniem się Buddą, był bodhisattwą. Bodhisattwa to jest właśnie osoba, która jakby osiągnęła już pewien poziom, pewien poziom oświecenia. I w tym momencie ona chce czynić tylko dobro innym, no nie? Bo czuje, że ona sama już jest wyzwolona, no nie? Więc więc ślubuje działać tylko na pożytek innym istotom. Ale to po osiągnięciu tego pewnego poziomu. Po rozwinięciu współczucia wystarczającym. No dobra, okej. Okay. Jakby to wiesz, to tak działa, że jak
powiedzmy, kochaj bliźniego jak siebie samego, no nie? To wiesz. Tak, ja rozumiem. Ponownie... Łatwo jest to powiedzieć, ale wiesz, ale ile ty musisz włożyć w pracę? Bardzo trudne, żeby to realizować. No właśnie o to chodzi. W sensie, wiesz co, w tym przykazaniu jest jeszcze, wiesz, trudne jest, nie takie łatwe czasem jest kochanie samego siebie, a dopiero potem jeszcze drugiego bliźniego, prawda? To nie jest takie proste, jak się ludziom czasem wydaje. Jakby to było proste, to nie trzeba było tego mówić. Dobra, ja też myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca, natomiast na końcu jeszcze mam takie pytanie o takie rzeczy, może trochę mniej przyjemne. Na to mianowicie, bo cały czas czekam, zacieram ręce. Bo cały czas mówimy o tych rzeczach, prawda, o oderwaniu się, od uznaniu wszystkiego za niestałe, prawda, i o tego, że wszystko, co się dzieje, istnieje tylko w zależności od okoliczności, a nie obiektywnie i tak dalej, i tak dalej. No i prawdopodobnie kojarzysz, nie wiem, czy kojarzysz, ale biorąc pod uwagę ten framework, on też potrafi się degenerować do patologicznych oczywiście rzeczy, prawda? Tak jak, no, jak wszystkie rzeczy, że tak powiem, idee na świecie. No wiadomo. Natomiast, ale wiesz, bo na przykład w Japonii podczas II wojny światowej, prawda, gdzie tam był buddyzm zen rozwinięty relatywnie, no tam były interpretacje tego buddyzmu zen, projektowane w taki sposób, żeby uczyć na przykład żołnierzy, którzy ostatecznie szli tam do Nankin mordować Chińczyków w przerażający sposób, że pamiętajcie, że to, co wy robicie tym ludziom, że obdzieracie niewinnych ludzi ze skóry, ale tak naprawdę to jest... Ale tak naprawdę, że to jest tak naprawdę, że tak, to się tak, nie dzieje tak. tak obiektywnie, że to jest tylko ten taniec fenomenów, prawda, i że to nie jest coś, co jest, i że to nie jest coś, co jest ostatecznie ważne, więc może to, że ty tam się tam gnoisz kogoś, to jest po prostu, zdarzyło się, i trudno. Swoją odpowiedź rozpocznę parafrazą przywódcy pewnego na wschód od nas, na wschód od Polski. To nie byli nasi buddyści. Takie szaty to można kupić w każdym sklepie. Okej. A chodzi mi o to, że nie, jakby buddyzm w sensie, tak jak mówiłem, jakby nie specjalizuję za bardzo w innych odmianach buddyzmu, aniżeli buddyzmie tybetańskim. Okay. Nie uważam tych, tutaj się przyznaję bez bicia, to są moje słowa, też proszę, żebyś pamiętał, żeby nikogo nie cytuję, żadnego mistrza, ani żadnego jakby znajomego ze wspólnoty. Ja uważam, że tak, że jakby inne odmiany buddyzmu niż tybetański są mniej właściwe. Jakby są lepsze może od niektórych tam poglądów, lepsze od niczego, że tak powiem. Ale dlatego nie... Kurde, ale się teraz jąkam. Rozumiem. Nie wiem, co oni sobie tam myśleli, co oni sobie tam wymyślili, jakie usprawiedliwienie. W każdym razie ja ci mogę powiedzieć, że ja bym tak nie zrobił, Tybetańczycy by tak... Oczywiście, nikt tego, ja tego nie wątpię, tylko chciałbym tylko zwrócić uwagę, że wcześniej mówiłeś, że nie ma lepszych i gorszych odmian buddyzmu, prawda, że ta jest tylko lepsza dla ciebie, prawda? Szkoły buddyzmu klasyfikuje, rozumiem, różne szkoły tybetańskiego buddyzmu. Okej, dobrze, rozumiem. No nie? Bo są różne, tam jest Kagyu, jest tam Dzogchen, jest Nyingma, ale to jest wszystko tybetański. Natomiast, co ja tam jeszcze miałem coś na końcu języka? Czekaj. Buddyzm, odpowiedzialność, przynajmniej ja tak uważam, jest odpowiedzialność za czyny zawsze, no nie? Nawet jak tam jesteś, jak na przykład, o tym też chciałem powiedzieć, no nie? To generalnie często były kontrowersje z tym, jakby u mnie w szkole, to znaczy kontrowersje za dużo powiedziane, po prostu często byłem na to pytany,
o to pytany, a nie umiałem dobrze na to odpowiedzieć. Jedzenie mięsa. Mhm. Jak to jest z jedzeniem mięsa w buddyzmie, no nie? Generalnie widziałem jeden taki wykład, nie wiem, czy kojarzysz Fundację Panteon. Tak. Tam był jakby wykład o reinkarnacji i ktoś był tam buddysta, pani z Różokrzyża i hinduista. Mhm. Podczas pytań publiczności buddysta został właśnie zapytany o to, jak jest z tym jedzeniem mięsa. I buddysta odpowiedział, że o ile w Indiach, no nie, jak w jakimś ciepłym klimacie, no jedzenie mięsa nie jest, da się łatwiej wykluczyć niż na przykład w takim mroźnym Tybecie. Tak w Tybecie wymyślili coś takiego, że zwierzęta do rzeźni odprowadzono, to do ludzi, którzy się zajmowali generalnie zabijaniem zwierząt, więc generalnie sobie rąk nie brudzili, tak, a ci ludzie, którzy... Nie byli buddystami. Możliwe. Nie wiem, czy oni byli, czy nie. Z tego, co kojarzę, to tak. No to niech będzie. Pewnie tak jest, skoro tak kojarzysz. A zatem ci, którzy zaprowadzili te zwierzę na rzeź i zjedli mięso, nie brudzą sobie rąk, bo profesja tamtych jakby sprawiała, że oni sobie pogorszyli karmy. To jest dla mnie takie tłumaczenie o dupę rozbić. No, trochę tak. Ja uważam, że tak, że to jest... że jest odpowiedzialność za jedzenie mięsa. Mhm. Nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, ale żołnierz w nazistowskich Niemczech, strażnicy Auschwitz, którzy tam niby wykonywali tylko rozkazy, też jakąś odpowiedzialność za swoje czyny mają. Myślę, jak nikt się nie kłóci z tym. Jeśli buddysta je mięso, to znaczy buddysta, no jeśli ktokolwiek je mięso, to też jest współodpowiedzialny za śmierć zwierzęcia. Ja osobiście myślę, że odradzałbym to porównanie między tymi dwoma rzeczami, ponieważ wydaje mi się, że da się jednak skategoryzować te rzeczy jako jedną, że tak powiem, bardziej złą niż drugą, ale to jest już moja perspektywa. Pomijając już fakt, że nawet strażnicy w Auschwitz to nie byli jacyś losowi ludzie, tylko to byli przecież SS w zdecydowanej większości, czyli pierdzielnięci fanatycy, że tak się wyrażę, naprawdę patologiczni ludzie i wielu z nich robiło to, że tak powiem, całkowicie dobrowolnie, ale to jest zupełnie osobny temat. Dobra. Może średnio trafione porównanie, ale myślę, że wiesz, o co mi chodzi. Ja wiem, ale żeby jakby ktoś przypadkiem nie zrozumiał tego opacznie, że tak powiem. Ale spoko. Dobra. Michale, ja myślę, że będziemy kończyć, bo chwilkę nam to zajęło, także generalnie bardzo się cieszę, bardzo miło mi, że mogłem porozmawiać i jak zawsze zapraszam do komentowania, zapraszam do kulturalnego komentowania. Oczywiście, jak ktoś się z nami nie zgadza, to bardzo dobrze, niech nam napisze, jak się z nami nie zgadza, ale bez jakichś szczególnych inwektyw, o ile da się to zrobić. Także piszcie oczywiście, co o tym myślicie i dziękuję wiele bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki wielkie, Szymon, za platformę. Cześć.